Katastrofa smoleńska dla wielu osób wciąż pozostaje nierozwiązana. Związek z nią miały liczne afery, a teraz na naszych oczach pojawiła się kolejna, która może przebić wiele poprzednich. Jarosław Kaczyński wpadł w szał, bo najmocniej oberwało się jego świętej pamięci bratu. Pomnik upamiętniający ofiary katastrofy smoleńskiej od momentu jego odsłonięcia wzbudzał mieszane uczucia. Wielu osobom jego forma się zwyczajnie nie podoba. Jednak to, co miało tam miejsce ostatnio, przechodzi wszelkie granice. Osoby, które były wtedy na miejscu, mówią wprost o zbezczeszczeniu pamięci poległych oraz samego pomnika. Który dla części Polaków stał się prawdziwym symbolem tamtych tragicznych chwil. Katastrofa smoleńska, zbezczeszczony pomnik. W całej sprawie chodzi dokładnie o wieniec złożony pod pomnikiem. Katastrofy smoleńskiej i tekst, który został do niego dołączony. Kto obwinia w nim Lecha Kaczyńskiego za spowodowanie katastrofy smoleńskiej? Pamięci 95 ofiar Lecha Kaczyńskiego, który ignorując wszelkie procedury, nakazał pilotom lądować w Smoleńsku, w skrajnie trudnych warunkach. Spoczywajcie w pokoju, czytamy. Autor nie podał swojego imienia i nazwiska. Podpisał się jedynie jako naród polski. Szybko zawiadomiono policję, która po przybyciu na miejsce natychmiast spisała cały tekst z wieńca. Wielu internautów jest oburzonych tym, co zobaczyli. Jednak równie duża część zgadza się z tym stwierdzeniem. Kimkolwiek są autorzy i realizatorzy tego pomysłu, jestem z nich dumna, pisze jedna z internautek. Kto zginął pod Smoleńskiem? Łącznie w katastrofie zginęło 96 osób. W tym prezydent Lech Kaczyński wraz z małżonką, ostatni prezydent RP na uchodźstwie Ryszard Kaczorowski. Szefowie instytucji państwowych, przedstawiciele Sejmu, Senatu oraz Kancelarii Prezydenta. W samolocie znajdowali się również przedstawiciele duchowieństwa. Organizacji społecznych i sił zbrojnych RP, no i oczywiście załogi samolotu. Autor nie podał swojego imienia i nazwiska. Podpisał się jedynie jako naród polski. Szybko zawiadomiono policję, która po przybyciu na miejsce natychmiast spisała cały tekst z wieńca. Wielu internautów jest oburzonych tym, co zobaczyli, jednak równie duża część zgadza się z tym stwierdzeniem.
Kimkolwiek są autorzy i realizatorzy tego pomysłu, jestem z nich dumna, pisze jedna z internautek. Kto zginął pod Smoleńskiem? Łącznie w katastrofie zginęło 96 osób. W tym prezydent Lech Kaczyński wraz z małżonką, ostatni prezydent RP na uchodźstwie Ryszard Kaczorowski. Szefowie instytucji państwowych, przedstawiciele Sejmu, Senatu oraz Kancelarii Prezydenta. W samolocie znajdowali się również przedstawiciele. Duchowieństwa organizacji społecznych i sił zbrojnych RP no i oczywiście załogi samolotu.